Zabudowa. Zabudowa jest wykonana z różnych materiałów. Jest to często laminat, często są to plastiki łączone, klejone różnymi masami klejącymi, uszczelniającymi, uszczelkami gumowymi. Również jest to blacha, która potrafi skorodować, utlenić się, bo to są często blachy aluminiowe, które się utleniają, powodując nieszczelności. Każda nieszczelność w poszyciu kampera czy przyczepy powoduje ogromną degradację wnętrza. Wnętrza i konstrukcji tej przyczepy czy kampera. Gro zabudów jest zrobione na konstrukcji drewnianej. Wewnątrz ściany są również konstrukcją drewnianą, a wilgoć, która się dostaje do konstrukcji drewnianej, powoduje niestety zgnicie konstrukcji i osłabienie całej zabudowy. Każda nieszczelność powoduje, że woda malutkimi kropelkami nawet, ale przez wiele, wiele dni, miesięcy, potem lat, będzie powodowała postępującą degradację. Koszty naprawy niestety są często bardzo wysokie i bardzo czasochłonne i pracochłonne. Co możemy zrobić, żeby się przed tym uchronić? Na pewno musimy sprawdzić wszystkie plastiki. Każdy popękany plastik naprawdę wymaga szybkiej interwencji, bo każde pęknięcie powoduje, że ta woda będzie się przez to pęknięcie sączyła. Każde uszkodzenie poszycia metalowego, czyli blachy aluminiowej, każde uszkodzenie farby, która pokrywa i zabezpiecza te elementy, będzie powodowało, że ta blacha aluminiowa się utlenia. Utlenienie powoduje, że robią się mikrootwory w tym poszyciu, przez które woda wpływa do środka tak samo jak przez pęknięte plastiki. Oczywiście nasze kampery mają na łączeniach, tak jak i przyczepy, zresztą ściany bocznej ze ścianą z dachem, listwy. Te listwy są uszczelniane odpowiednimi uszczelkami gumowymi, uszczelniaczami butylowymi, ale te uszczelniacze nie są wieczne. One również podlegają niestety degradacji i od słońca, i od wody, a jeszcze ponad to wszystko nasze drogi, nierówności na drogach powodują, że te elementy ze sobą pracują cały czas. One nie są w 100% sztywne, tylko cała zabudowa pracuje, powodując, że też pojawiają się nieszczelności. Bardzo często nieszczelności pojawiają się na oknach dachowych po kilku latach eksploatacji i samochodów, i przyczep, które wymagają powtórnego wklejenia na czy uszczelniacze butylowe, czy na taśmy butylowe, czy inne, ale mają to być uszczelniacze miękkie, dające się wielokrotnie dające możliwość demontażu tych elementów okiennych i powtórnego ich zamontowania. Nie możemy wklejać na twarde kleje, ponieważ nie da się potem w razie uszkodzenia takiego okna bezinwazyjnie go wymienić. Wklejenie na twardy klej powoduje, że mamy bardzo duży problem zdemontować takie okno, często powodując uszkodzenie dachu, a te uszkodzenia są potem nieodwracalne i trudne do naprawy. Oczywiście również musimy pamiętać, że elementy plastikowe, takie jak zderzaki uszkodzone, też mogą przez uszkodzenie zderzaka może się uszkodzić zabudowa pod tym, blacha czy inny materiał, który jest na ścianie, może również ulec uszkodzeniu i powodować, więc musimy dokładnie obejrzeć te wszystkie elementy wokół samochodu, czy one nie są gdzieś uszkodzone i nie spowodowały uszkodzenia samego poszycia, czy kampera, czy przyczepy. Jeżeli te wszystkie elementy obejrzymy dokładnie, warto zajrzeć w środku na wszystkie łączenia, szczególnie łączenia ściany z dachem, czy tam nie pojawia się wilgoć. Są mierniki wilgotności, którymi możemy taką ścianę sprawdzić i ocenić, czy tam się dostała wilgoć, czy nie, czy możemy spać spokojnie.
I dopiero po takim kompleksowym sprawdzeniu autka, które sprawdzenie chyba się należy temu naszemu autku, tak samo jak należy się wymiana oleju w silniku, sprawdzenie klocków hamulcowych, sprawdzenie zawieszenia, czy nie mamy jakichś luzów. Chcemy bezpiecznie jeździć tym autem, myślę wszyscy, bo to sprawdzenie tego auta to jest i nasze bezpieczeństwo, i bezpieczeństwo również innych użytkowników drogi. Bezpieczne auto daje naprawdę komfort podróżowania. Wielu z nas spędza wiele dni, czasami i miesięcy w tym autku, więc myślę, że chcielibyśmy komfortowo w nim wypoczywać. Następnym tematem jest oczywiście instalacja gazowa. Instalację gazową powinniśmy kontrolować co 2 lata. Kontrola instalacji gazowej ma polegać na sprawdzeniu szczelności instalacji gazowej, na sprawdzeniu wszystkich elementów tej instalacji gazowej, czyli również tego, czy reduktor, wąż i inne połączenia są sprawne. Reduktor, wąż jest dopuszczony przez producenta do eksploatacji przez 10 lat, czyli raz na 10 lat powinniśmy te elementy wymienić. Rok produkcji jest bity, czy w inny sposób zaznaczony na każdym z tych urządzeń, więc możemy w prosty sposób sami nawet sprawdzić, czy podlegają wymianie, czy nie. Szczelność sprawdzamy pod metodą ciśnieniową, co daje nam ten luksus, że nie musimy z czujnikiem czy z pianką dochodzić do każdego łączenia i każde łączenie sprawdzać. Metoda ciśnieniowa daje ten luksus, że nabijemy cały układ ciśnieniem. Po określonym czasie sprawdzamy, czy to ciśnienie nie zmieniło się. Jeżeli zostało utrzymane na poziomie nabicia, możemy przyjąć, że instalacja jest sprawna. Na koniec powinniśmy jeszcze odpalić każde z urządzeń i sprawdzić, czy to urządzenie prawidłowo funkcjonuje. Czy podtrzymanie płomienia jest właściwe, czy w lodówce, czy w piecu, czy również w samej kuchence gazowej. Czy uszczelki pod palnikami nie są uszkodzone, czyli płomień nie wychodzi gdzieś pod spodem palnika, bo może to powodować również niestety zapalenie się czegoś pod spodem, kurzu, który jest. Warto w urządzeniach, szczególnie grzaniach starego typu, typu piecach trumy, typu S, te ogrzewania odkurzyć troszeczkę, te pajęczyny zlikwidować, które tam są. Kurz, który się tam nagromadził, pajęczyny, kiedy zaczynamy korzystać w okresie wiosennym z tego, powodują naprawdę przykre zapachy dla nas. Oczywiście to się wypali, ale to się może również zapalić. Przestrzegam przed tym, kontrolujmy to. Świadomość jest coraz większa, co bardzo mnie cieszy. Robię to już wiele, wiele lat i ostatnie lata przynoszą tylko miłe spotkania z użytkownikami i zdarza nam się oczywiście znaleźć te nieszczelności i usunąć, ale świadomość ludzka jest coraz większa, co naprawdę bardzo miło się współpracuje, kiedy nie musimy już dyskutować na temat, czy to jest naprawdę potrzebne, czy to jest niepotrzebne. Ludzie zrozumieli, że to jest potrzebne i dla bezpieczeństwa samego użytkownika, ale również dla bezpieczeństwa użytkowników obok, czyli tego kamperka, który, czy przyczepy, który jest obok, bo spalony kamper powoduje, że nie spali się nam jeden kamper. Pali nam się wtedy, kiedy jesteśmy na zlocie tych kamperów obok stojących, wtedy bardzo szybko i bardzo wiele. Nie życzę tego nikomu, żeby gdziekolwiek nas spotkało zapalenie się autka po ingerencji jakiejś ludzkiej, więc dbajmy o to, sprawdzajmy. Jeżeli nie jesteśmy pewni, podjedźmy do warsztatu. Coraz więcej warsztatów służy taką usługą sprawdzenia szczelności. Mają odpowiednie narzędzia, żeby to zrobić, a będziemy wszyscy korzystali z dobrodziejstw i w starszych autach, i w tych najnowszych.